tuż przed maturą, o ile sobie przypominam, to wizytował nas arcybiskup, metropolita krakowski, Sapieha. No i było z ramienia, było wytypowanych dwóch przedstawicieli gimnazjum do powitania arcybiskupa. Z ramienia społeczności, że tak powiem, uczniowskiej to był Karol Wojtyła, a z ramienia grona profesorskiego i innych, no to był profesor Szeliski. I po Szeliskim przemawiał Wojtyła. Wojtyła tak pięknie powiedział, przeplatał to swoje przemówienie cytatami, ja wiem, z Homera, z Greki, z Iliady i tak dalej, i tak dalej. Także, że strasznie się to spodobało arcybiskupowi, księciu Sapiesze, że wziął pod rękę naszego księdza, doktora Zachera i zapytał jego, czy przypadkowo ten młody człowiek nie wybiera się na teologię. No, a jak Zacher powiedział, no niestety, jego ekscelencjo, o ile ja wiem, to wybiera się na polonistykę na Uniwersytet Jagielloński. No to arcybiskup miał powiedzieć, i to są chyba słowa prawdziwe, mówi, a to szkoda, szkoda, bo taki człowiek by się nam przydał. Czyli ten, ale nie przypuszczał, że ich losy spotkają się za parę lat. No bo to był rok 38, a spotkali się za 4-5 lat.